Jesteśmy w pobliżu rzeki Zielawy, na moście, który przebiega przez tą rzekę w miejscowości Rososz, ulica Szelest. Ta inwestycja rozpoczęła się 2 lata temu. Zanim ją rozpoczęliśmy, szukaliśmy możliwości sfinansowania, ponieważ ten most kosztuje ponad 3,5 miliona złotych. Gminy nie było stać, żeby taką inwestycję ująć w budżecie, więc poszukiwaliśmy to w zasadzie od dłuższego czasu pieniędzy na przebudowę mostu. Ostatecznie dostaliśmy dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. To dofinansowanie obejmowało przebudowę mostu, jak również odcinek 1600 metrów drogi w Romaszkach. Ogłosiliśmy przetarg, wyłoniliśmy wykonawcę i od 2 lat zaczęła się ta inwestycja. Pierwszy etap to przygotowanie dokumentacji. To trwało dosyć długo, bo ta dokumentacja była obszerna i szczegółowa. Wiele uzgodnień, wiele decyzji. Później firma weszła na plac budowy i działała sprawnie, nawet bardzo sprawnie. Zmieściła się w terminie i dzisiaj możemy już ten most otwierać. Most był co prawda o konstrukcji stalowej, ale poszycie było drewniane i myśmy remontowali co ileś lat, ale te remonty po pierwsze dawały efekt na krótko, po drugie wydatki co kilka lat też obciążały budżet, więc myśleliśmy o tym, żeby sprawę załatwić już tak na dłuższy okres i to nam się udało. Tutaj się rozwija agroturystyka, myślę, że to są takie ładne tereny pod tym względem. W dalszym ciągu ulicy Szelest też jest możliwa zabudowa mieszkaniowa. Także jest to ważny most, ponieważ w trakcie budowy mieszkańcy musieli objeżdżać przez Bordziłówkę dosyć długą i uciążliwą trasą. Nasza obecność z pewnością nie jest tutaj przypadkowa. Ja osobiście akurat jestem zarówno mieszkańcem gminy Rososz, jak i pracownikiem tutejszego urzędu. Natomiast razem tutaj z Markiem Sulimą jesteśmy chociażby z tego powodu, że gmina Rososz bardzo skutecznie i w sposób, można powiedzieć, taki zwarty, wzorowy, oczywiście współpracuje z powiatem, bo realizujemy wspólnie, gmina i powiat, inwestycje drogowe dotyczące właśnie dróg powiatowych. Wiemy, że to są ogromne środki. Mieszkańcy powinni wiedzieć, że taki most pochłania kilometry dróg można by było zrobić za taki jeden most, ale cieszymy się, bo wszystko to jest robione dla bezpieczeństwa mieszkańców, tak? Ten most jest inżynieryjnie pięknie, tak jakby zabezpiecza bezpieczeństwo, o to tylko w tym wszystkim chodzi. I w takim miejscu, zobaczcie, jak pięknie w tej chwili się wkomponował w to wszystko i teraz nawet jak obce osoby, które będą płynąć tutaj Zielawo, cieszymy się właśnie, że tak mała gmina potrafi gdzieś tam znaleźć środki i przeprowadzić taką inwestycję, gdzie w powiecie się nie ma czego powstydzić. Po prostu bardzo, bardzo, bardzo gratulujemy tutaj wójtowi, a przede wszystkim też radnym, że wyrażają na takie obiekty i te pieniądze. Wydaje się dla małej grupy osób, ale popierają to i wójta wspierają w tym i to cieszy. Wszyscy, którzy przyłożyliście rękę do tej inwestycji, nawet kibicując, a nawet chodząc do władz samorządowych i mówiąc o tym, że jest to inwestycja potrzebna. Dzisiaj w końcu się dokonało. Dzisiaj możemy świętować, że ten most został wykonany. Tak jak można się domyślać, ta inwestycja trwała kilka lat. To nie jest tak, że przy tej kadencji samorządu w październiku pan wójt wymyślił, że będzie most i dzisiaj ten most możemy otworzyć. Ten most został i ta inwestycja wymyślona kilka lat temu. Pamiętam, jak pan wójt przyszedł do mnie, powiedział, że są środki z Polskiego Ładu, po które można się pochylić, po które można się starać. Wtedy był z panem przewodniczącym u mnie w biurze, żeśmy rozmawiali długo na ten temat i dzięki Bogu się udało. I dzięki Bogu gmina Rososz z wielu takich środków skorzystała. Ja tym bardziej się cieszę, że takie możliwości samorząd miał i dzisiaj takie możliwości samorząd realizuje, a te środki służyły również na rozwój naszych firm lokalnych i też się cieszę, że w tym przetargu wygrały nasze firmy lokalne. Pana Leszka Choroglada znam bardzo dobrze i od strony wykonawstwa i od strony człowieka, który wspiera nasze samorządy, działa tutaj lokalnie, więc szanowni państwo, bardzo, bardzo się cieszę, że te środki, które z Warszawy mogliśmy otrzymać do gminy Rososz, zostały tutaj w naszym terenie. Ludzie mają pracę, a wy dzisiaj będziecie mieli bardzo dobrą drogę, bo wiem, że te firmy są porządne i jeździmy tymi drogami nie od dzisiaj. Cóż mogę powiedzieć? Życzę, panie wójcie, jeszcze więcej takich projektów. Życzę, żeby te projekty rozwijały naszą gminę Rososz, żeby rozwijały nasz powiat bialski, żebyśmy mieli szansę pozyskiwać te środki już od nowego
rządu. Mam nadzieję, że zmieni się ta polityka i będą kontynuowane te projekty Polskiego Ładu, żeby samorządy mogły na dosłownie kartce A4 pisać tego typu wnioski i pozyskiwać te środki finansowe. Mam nadzieję, że będziemy również mieli szansę pozyskiwać te środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. A ja jako poseł obiecuję, że będę wszędzie tam pukał, gdzie będziecie mnie wysyłać i będę starał się, żeby te środki do nas spływały. Wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Most jest piękny, a do tej pory mieliśmy most drewniany. Oczywiście miał swój klimat, zwłaszcza kiedy byłam młoda i umawiałam się na randki na tym moście, ale przyszłość jednak wzięła górę i cieszymy się. Wcześniej trzeba było naprawiać ten most, jakieś niedogodności, drewniany, natomiast teraz mamy nadzieję, że będzie służył nam przez długie, długie lata. Bardzo się cieszymy i jesteśmy wdzięczni.